Siema, siema, jestem Riot GP, to jest koniec z naszej serii Podwórko Kolonisty i jest ze mną Krzysiek, siemano. Siemano. Są widzowie na czacie również, więc witam wszystkich serdecznie. I przed wami najnowsze dwa nabytki, jakie są na gospodarstwie, to jeszcze w tym roku nie koniec, więc w końcu mamy. Po długich bataliach tutaj na Twitchu z ludźmi żeśmy dyskutowali, co w końcu kupić. Pisali, że gówno, że nie to, że weź co innego i tak dalej, ale wam powiem szczerze. Fajnie, że wygląda tutaj ta renóweczka w tym stylu, bo to jest klas oczywiście, klas Ares 640RZ. Jest również wersja taka sama, tylko reskin jakby tego, renówki. Ale z racji tego, że najpopularniejsi youtuberzy mają renówkę, nie chciałem robić to sama, tego samego i pójść troszkę coś innego, więc wybrałem klasa. A klas, uwierzcie mi, że jeszcze nam będzie pasował parę razy, bo będziemy sobie do niego kupować parę rzeczy, więc będziemy mieli naprawdę fajne klasowskie zestawy. Jest to ciągnik fajny, bo nie jest nowy, ale jest już na tyle... Zaraz połamiesz klamkę, zobaczysz. Ale na tyle nowy, żeby już z nami sobie radził tutaj fajnie. No i ile ma koni? 194, dokładnie. Zapłaciliśmy za niego coś około 120 tysięcy, więc całkiem spoko. Jest to używany ciągnik, więc nie ma tam jakiejś nowej ceny. No i oczywiście Anna Burger jako rozrzutnik. No Wisienki już bardzo narzekał, że rozrzutnik jest mały, więc jest Anna Burger. No i 15 metrów rozrzutu, 11 tysięcy litrów pojemności. Całkiem spoko maszynka, dzisiaj będziemy sobie na niej właśnie działać. Krzychu dzisiaj będzie sobie tam ogarniać talerzóweczki. No i co? Trochę no to się teraz jakby nie było podziało. Fajnie, bo teraz mamy różne ciągniki. Ja nie będę ukrywał, że będę chciał mieć zawsze różne ciągniki, więc mamy w końcu czerwony, i niebieski i zielony, nie? Pewnie jeszcze jakiś jeden się pojawi w przyszłości, ale to wiecie. Do tego jeszcze dojdzie, do tego jeszcze będzie sporo czasu, trzeba poczekać. Także o to się na razie nie ma co martwić. Krzychu, tak sobie ten, trzyma się za obciążnik. Tak. No, więc prace pożliwne. Propos jeszcze ogólnie prac pożliwnych. Ja pozwolę Krzychu sobie siądę do ciągniczka. Odpalę sobie. I podjedziemy sobie Krzychu pod plandek. Jakbyś mógł ze mną podjechać, to byłoby super. To byśmy ludziom pokazali, o co z plandekami chodzi. Bo z plandekami jest troszkę dzisiaj bliska problem. I za chwilę wam pokażę dokładnie, co tam się z tymi plandekami dzieje. A dzieje się to się dobrego. Znaczy z plandekami, bardziej z kostkami, które mamy. Kupiliśmy prasę i totalnie zapomniałem o tym, że ta prasa... A, to niech będzie tak. Zaczekajcie, uda mi się otworzyć? O. Proszę bardzo. Więc wam jeszcze blisko pokażę coś, co się dzieje z tymi kostkami. Słuchajcie. Kostki wyglądają w ten sposób, jak widzicie, więc się tam układa się jedno i drugie obok siebie, fajnie. Tylko, że kostki lewitują, bo kostki są zeskalowane, są to nowe rozmiary, nie? No i już mamy lekutki problem, bo niby, że 4 są w górę, spoko, ale minus taki, że właśnie mamy coś takiego. I powiedzcie nam teraz, szczera prośba do was, czy sprzedajemy tamtego, tą prasę New Hollanda i kupujemy coś innego, kostkę jakąś taką fajną, starą, mam zamiennik dobry, ale droższy trzykrotnie, więc... Dajcie znać, co o tym sądzicie, jak to zrobić, więc na ten moment zawiedzimy sobie jeszcze trochę belek. No i jest tak jest, nie? Więc póki co tak to wygląda. Propos stanu do naszego konta, 53 tysiące, żeśmy wszystkie słomę, całą słomę żeśmy zebrali i sprzedali trochę jej. Tyle zostało nam tutaj belek. Belek właśnie słomy. Na razie tyle zostanie po prostu, bo one wyglądały ok. Trochę przykrywały nam tamte belki, te kostki, więc no wiecie jak to jest, nie? Więc szczera prośba do was. Czy zamieniamy tam tą prasę na nową i dodajemy sobie, znaczy odejmujemy sobie z konta 40 tysięcy za nową prasę jeszcze dodatkowo, czy dostajemy na tej prasie? Ogólnie minus taki, że wygląda to tak, to jest raz, jeden wielki minus. Drugi wielki minus dla Krzycha, który jeszcze nie do końca ogarnia zwiarnie belek, jest to dosyć trudne farmingu, nie ma co ukrywać. I nasze widełki z CZ paku nie działają na te widełki, więc nie zbiera się automatycznie, tylko trzeba je załapać tak jakby, no tutaj tą maszynką, nie? Więc to jest na pewno wielki problem dla Krzycha i dla mnie też, bo te, nie oszukujmy się, w farmingu te kostki działają bardzo dziwnie, tak samo jak belki, zresztą wszystkie te belki, kostki są paskudne, więc pytanie takie do was poleciało, dajcie znać w komentarzu, co sądzicie, czy zamieniamy, czy nie zamieniamy, więc okej, okay. Dobra Krzychu, to co, to bierzemy się za robotę chyba, nie? No tak, a co? Dobra, ja to zamknę, bo to, żeby nie napadało dzisiaj. No. Ogólnie jak chodzi o kurki, bardzo fajnie to się dzieje, zobaczcie. Już mamy trochę palet zebranych, 4 palety, więc coś to po trochu leci. Ja chodzi też o kurki, to ogólnie zobaczcie sobie, że mamy ich tutaj naprawdę sporo. O, zapisuje się gierka. Umyć panu szybkę. O kurwa, ale wysoko. 240 sztuk jest jakby takich
dużych, mamy też prawie tych najstarszych 240, potem troszkę młodszych 240 i najmłodszych 240, więc sporo tego będzie, za chwilę to będzie leciało jak porąbane, nie? Także na ten moment po prostu tak to wygląda. No i póki co, wiecie, nie ma co tutaj się za bardzo jeszcze przejmować, ale będzie na pewno z tym problem, z tym żarciem, więc no będzie się działo, nie? Póki co nowych nabytków innych tutaj nie przewidujemy, no bo mamy to i to, więc w sumie 120 tysięcy zapłaciliśmy za ten ciągnik klasa oraz 37 tysięcy za właśnie tą Annę Burger, za ten właśnie rozrzutnik, więc dzisiaj taka właśnie akcyjka będzie. Ja tu pozwolicie, będę sobie cisnął dzisiaj naszą ładowareczką Merlo i troszkę tutaj wam ogarniał tego tematu. Okej. Okay. Więc myślę, że trochę się rozsiądę z tyłu bardziej i będzie lepiej. Więc trochę gdzieś sobie poładujemy, tego oborniczka powozimy, a potem się z Krzychem zamienimy, nie? Przy okazji, Krzychu, powiedz, co się stało z tamtym naszym starym rzepakiem, może, żeby coś powiedział, nie? Z naszym starym rzepakiem? No, na ten nowym mówisz polu. O... A, no to ten... Przerobiliśmy je na nową łomkę, nie? Żeby do karmienia będzie. Bo mamy nowe zwierzęta, to będzie potrzebna, nie? Tak, później. Zdecydowanie będzie potrzebna. Dlatego właśnie na tamtym polu, gdzie był rzepak, troszkę sobie też rzepka powycinaliśmy, powiększyliśmy tyle krótko to poletko. I tak, z Krzychem na półżeśmy w sumie go agregatorowali. Potem dosialiśmy, no i Krzychu jeszcze tam został od razu w gnojowicy, żeby już tam łąka była gotowa i szybciej w miarę urosła. Także na kolejny pokos, myślę, zobaczcie już tą łąkę, jak ona wygląda. Ja może dzisiaj wam się trochę pokażę, ale tak nie chcę za wiele pokazywać. Tam pojedziemy sobie na jedną poletkę tylko obok, więc zobaczycie, jak to tam wygląda. Ale całkiem myślę, że spoko ogólnie wyszło, więc tam no łąka nam się przyda. Tam jest tak 1,5 hektara, więc jak najbardziej to będzie ok. W sumie nawet zobaczę teraz, bo tam relogowaliśmy się, więc troszkę widzicie, lekutko się powiększyli. Hektar 67 jest, nie? No to krzywo się powiększyli 10 arów, nie? O kur. Co się dzieje? Nic, trochę mam problem z wyczuciem, wiesz. Ogólnie znowu nie gadam na krawnicy, ludzie, a to dlatego, że nie wiem, jakoś po prostu mam taki niesmak, nie? Jak mi wkurza, że nie mam klawiatury i myszki blisko siebie, tylko mam takie coś, że muszę się tak wychylać daleko i tak dalej, to trzeba tak szukać i wiecie. No póki co nie chcę się zagrać, więc gram sobie no bez tego, nie? Może miejmy nadzieję, że wróci mi chęci do grania na kierownicy. Na razie póki co mi się nie chce, po prostu czuję się strasznie daleko od tego. Ale też może to, jak sobie poluzuję trochę kabelki, powiedzmy, i jakoś tam ustawię sobie jakoś to fajniej. O, trochę to już wysypałem. Żeby to lepiej tam mi działało, mi się bliżej, to może będzie faktycznie lepiej, nie? Czekajcie, ja mam jeszcze tutaj pomysł. Jaki? O, Simplicity ma ten problem, że... Jest trochę dzisiaj, czy nie ma? Jak zamknę to wszystko tutaj? Zamknę to? O, chyba tak się jeszcze nie odwrócę. Krzysztof, zamknij mi szybkę z tyłu? To się na polu jestem. To weź się tepnij. No jezu, weź się tepnij. Jestem ciekaw, czy będzie ciszej, jak się zamknie. Ogólnie to jak działa w zatorze u kasztana, nie? Jak masz pozamykane wszystko, to jest ten. To jest ciszej, nie? Ogólnie. Dobra, zamykaj, no i wysiądź. A, tu do góry to jest, dobra. Się zamyka. Nie wiem, jak to zdało. Wszystko? Nie, jest trochę głośniej, no. A, bo to jeszcze jest. Okej, okay, czyli działa to. No cześć, no, Elixir, to działa, to jest fajne. Czyli działa to. Ej, no to w takim razie spoko, zarobiliście, nie? No dobra, więc ruszamy tym klasiskiem. Słuchajcie, no troszkę tutaj było zamieszania. Koniecznie też napiszcie, co w ogóle sądzicie o takim klasie, czy wam się podoba, czy nie, bo... My tutaj z widzami na Twitchie mieliśmy naprawdę dużą batalię, że słaby, niesłaby, za nią był podzielony i oficjalnie tam wyszło, że jednak spoko, ale no warto was zapytać też was o to. Nie dajcie koniecznie znać, co sądzicie o tym klasie, bo to naprawdę dla mnie dużo znaczy. Mi się on mega podoba i fajnie, że mamy coś takiego, bo to jest coś trochę innego. Ja lubię takie inne rzeczy, zawsze lubię być inny niż wszyscy i nie lubię otwarać też po kimś czegoś. O, pokażę teraz wam, jak tutaj wygląda sprawa z owieczkami, może ktoś widzi na poprzednim odcinku, także to warto sobie zobaczyć. O, proszę bardzo, owieczki sobie rosną, woda jak najbardziej jest, wełna trochę się robi, więc git. Ale belek tam brakuje siana, więc trzeba będzie trochę tutaj jeszcze podziałać, nie? No. Także mi się klas mega podoba, ale dajcie znać, co wy sądzicie, no bo kurczę, wasz ten też jest ważne, nie? Jeśli wam nie będzie siadał ten klas, no to niestety, ale zrobimy jakąś małutką awarię, może się spali, nie wiadomo, nie? Więc no wiecie, jak jest, nie? Okej.
A my to sobie zajedziemy powolutku. I myślę, że nie było Krzychu, by pasowało też kupić jakieś tutaj paletko obok. Widzę, że to jest rzepak niekupiony jeszcze nas, przez nas 33. No, a ciągle też, co mówisz? No, a to są małe pola tam, nie już. No, malutkie pola, ale połączyć można je do tego, nie? Tego większego. A, okej. Okay. No. Więc słuchajcie, ludzie, mamy też taki tutaj właśnie pomysł na to wszystko. O, proszę bardzo, Anna Burger, no elegancko, 15 metrów, jednak to nam bardzo dużo ułatwi, wiecie, bo tamto, co było, no to powolutku rozrzucało, bardzo powolutku, no i nam jednak trochę to nie było na rękę, z racji tego, że mamy tutaj coraz większe kawałki, już mamy no ponad 22,5 hektara. I chcemy dalej się rozwijać, iść do przodu. I wiem, że na 22 hektarach kupować ciągnik 194-konny trochę słabo, ale słuchajcie, na tym ta seria polega, że troszkę to jakby jednak działamy sobie tak, wiecie, troszkę skrótowo, nie? Wiesz co, Krzychu? Ja może włączę to oglądanie no. Siernicka, żeby to fajnie było, nie? Spoko. Bo tego nie mam włączonego, a fajnie byłoby to mieć w sumie. O, jak mamy tą opcję, to czemu nie włączać, nie? No dobra. Tak. No, więc teraz na oglądanym ścierysku trochę podziałamy. No i ja się powiem szczerze, że jaram tym klasem, jako tylko zobaczę na modhubie'ego, mówię, o, idealnie, bo to jest coś świeżego, coś nowego nam fajnie akurat wpadło i wziąłem maksymalną ilość koni jemu, więc ten, jak wiecie, no 194, myślę, że to będzie naprawdę całkiem spoko sobie działać. Propo naszej cukrowni, która tam też się buduje, nie jeszcze nic nie pokazujemy, bo chłopaki kończą stawiać ten jakby budynek ten taki główny, no i jak już go postawią, to dopiero wtedy wam pokażemy, co tam się dzieje, a póki to wszystko jest rozkopane i tak dalej, więc nie ma sam po prostu chodzić. No i myślę, że to tak już w następnym odcinku wam coś pokażemy, co tam się dzieje na tej cukrowni. Raczej to myślę będzie spoko pomysł. I w sumie co, w kolejnym odcinku nie wiem, czy to będzie jakieś uprawy czy coś takiego, może jakieś uprawy, czy zrobimy sobie lekko przed kolejnymi sianokosami, a na kolejne sianokosy też będę chciał troszkę tutaj podziałać z nowszymi rzeczami, bo będziemy mieli więcej właśnie łąk, więc chciałbym też sobie ogarnąć również nowe kosiarki, nie? I pod klasa myślę, że były fajne kosiarki, nie ukrywam też, że będą to kosiarki klasa właśnie, nie? Ale jakie też zobaczycie pewnie w pierwszym odcinku, nie? To powiem ci, że to naprawdę bardzo fajnie jest, bo to była... A nie, to nie była sojka, dobra, nie, to właśnie mówię, że sporo... A co tu leci, nie? Na tym. A zaraz tak, że ludzie mamy teraz fest dużo obornika, teraz cały obornik po prostu wywozimy na pola. No i zobaczymy, co się będzie dziać, nie? Musimy teraz się tego po prostu pozbyć, oborniczka. O, ale ej, teraz fajnie wygląda, zobaczcie, nie? Nie no, kurczę, ta serijka naprawdę powoli nabiera sobie takich trochę lepszych kształtów, takich wiecie, mocarnych, nie? Bo już mamy takie fajne sprzęty. No myślę, że nie zwalniamy tempa, na pewno się tam będzie się działo po trochu. A raczej z kombajnami na razie nie, ale... No za chwilę pójdziemy też mocno w uprawę innych rzeczy i tam też trochę będzie rzeczy do roboty. Cześć, Aymor, witam serdecznie. No także to zobaczycie sobie niebawem już, jak to tam będzie wyglądać, nie? Okej, okay, skończył mi się obornik. A tak szybko, jak tam idzie ci? Gdzie teraz jesteś? Na którym polu? No tutaj za Paczewską, nie? A, tam jesteś, okej. No. Okej. Ty, bo w sumie tak patrzę, że niedługo chyba będziemy robić już sianokosy, kolejny pokos. Sianokosy? No. Już ten? No bo będziemy teraz robić, wiesz, na 3 pokosy, nie na 2, bo zwykle robić na 2 pokosy, ale było te 2 pokosy pełne, nie? A teraz no, chcę no. Właśnie zrobić na 3 pokosy niepełne, nie? Bo tam nie wychodzą 3 idealnie fazy, nie? Więc wiesz, o może krzywe pojedziemy w sumie tędy. Więc zrobimy zaraz bliska tak, że wiecie, żeby to nam pasowało, to w sumie niedługo się na koski zrobimy sobie jakieś tam fajne. No, więc myślę, że to będzie git. Ty, chwast strasznie na tej... A jak długo ta trawa będzie czekać, aż mi ta trawa wyrośnie na tym nowym polu? Jak długo trzeba czekać na trawę na nowym polu? No myślę, że do października nie wyrobimy, bo będzie pierwsza faza w sierpniu, wrzesień, październik. No to na październik będzie akurat spoko, nie? Będzie taka sama faza, jak teraz zetniemy. Co nie? Aha. No, myślę, że to będzie tak o git. No, także patrzcie, to się troszkę nam się tego sporo rozwija jakoś. Też niedługo pewnie w tym miejscu będziemy jakieś miałko zostawiać sobie, ale tak wiecie, w tym roku i tak mam bardzo dużo nowych nabytków i uważam, że troszkę momentami mamy tak, że przesadzamy z tymi nabytkami. No, ale no... Strasznie dużo rzeczy nam się tak nazbierało na głowę, zawsze miałem z tym problem w farmingu, że miałem właśnie tak te save ogarnięte, że... Było biednie, potem nagle średnio i potem nagle dużo, nie? I znowu mam tutaj to samo, że tam wchodzi wszystko tak teraz taki moment trochę większy, nie? W sensie to nie jest też takie największe coś, ale zwykle takie można, jak już tam gdzieś powiedzmy kończyłem swoje save'y granie na nich, a tu nie.
tu chcę pójść wielkie maszyny, ogromne, takie po prostu wielkie pola i w ogóle, więc tu dużo się jeszcze zmieni pewnie, znaczy inaczej, to co teraz mamy jest dla nas bardzo dużym, że tak powiem, rozwojem, ale umieści mi się jeszcze taki mega wszystko przed nami, nie? To jeszcze dużo przed nami się pewnie wydarzy, także na to wszystko to musi jeszcze trochę poczekać i pewnie już niedługo to zobaczycie za jakieś 2 sezony zapewne. Bo póki co teraz, no teraz będziemy szli pewnie w pola, nie? Mocno w pola pójdziemy teraz. Skoro produkcji mamy, maszyny już mamy fajne, więc mocno w pola. I myślę, że za rok spotkamy się, będziemy mieli ponad 30 hektarów, myślę, spokojnie to można powiedzieć. Bo i krzyżu chcesz kupić 185 chyba, nie? 75. No, 75. Ja myślę, że jak 75 to można będę ją kupić w sumie po żniwach. Śmiało można już kupować ją teraz. I powiedzmy na wiosnę sobie już łączyć ją z tamtym drugim polem, nie? Żeby wiesz, było ponadto kawał pola, nie? No. Okej, to będzie full, no właśnie, jest full. Więc jak najbardziej blisko też jak będzie trzeba działać, bo no teraz mocny rozwój idzie, nie? Mocny rozwój, nie ma co ukrywać. To wszystko teraz bardzo mocno będzie szło sobie do przodu. No i w sumie spoko, bo teraz dużo nowych ziemi właśnie tym ubornikiem. Mało co używamy właściwie gdzieś tam tych naszych. A za to takich sztucznych, mimo że mamy kupione, to zawsze to jest tak na dobitkę już raczej, nie? Zwykle wszystko lecimy w obornik i gnojowice, więc wiecie. Ogólnie krzaka nam się ciągle robi, niedługo pewnie w jakimś wrześniu będziemy sprzedawać sobie ją i to będzie kasa, która nam pozwoli zamknąć już budowę powoli, bo teraz potrzebujemy 200 tysięcy na tamtą cukrownię zapłacić za nią i plus jeszcze jakieś tam inne głupotki, to też wyjdzie z 200 tysięcy kolejne, także 400 koła nam trzeba. Ja wiem, że trochę tak słabo teraz kupować nowe nabytki, podczas kiedy dużo nam potrzeba, ale gdzieś tam wierzę, że mamy sporo pieniędzy właśnie tak trochę zamrożonych w jakichś takich takich właśnie lokatach, że tak powiem, typu postaci mleko, czy ta kiszonka, która poszła teraz, czy tam trochę te sumy sprzedawaliśmy. I wiecie, nowy sprzęt jest potrzebny, bo bez tego nie damy rady potem funkcjonować i jakoś tam trochę też rozwijać. Dlatego tak to wszystko, no cześć chudnik, trzymaj się, fajnie, że padłeś. Dlatego wszystko teraz tak to leci, nie? A i nowe pola też trzeba kupować, więc no wiecie. Myślę, że to wszystko teraz się zmieni, kiedy tylko skończymy budowę cukrowni po prostu, bo to jest dla nas teraz najważniejszy wydatek. Raczej teraz nowych nabytków się za wiele już nie będzie pojawiać, bo w sumie co teraz mamy jeszcze w planach, mieliśmy kupić? No tylko kosiarki, nie? No. I do wapna jeszcze. A, i do wapna, no. Ale póki co wapno chyba mamy na razie ok w tym roku, więc raczej z wapna odpuścimy sobie, czy spasujemy. Teraz to na wiosnę się kupi, nie? No. No, więc dużo właśnie takich rzeczy mamy, no i ewentualnie jeżeli trzeba będzie, to weźmiemy jakiś kredyt, no ale nie ukrywam, że nie chciałbym żadnego kredytu brać, bo no to będzie kurczę dla nas słabo tak znowu się płacić te kredyty, nie? Tym bardziej, że mamy sporo pieniędzy takich ulokowanych, wiecie, a to jeszcze wełna za chwilę będzie, a to jajka i to no w sumie uważam, Krzyku, że tak za rok, w tym 10. sezonie, który będzie tutaj, no to mocno pójdziemy, nie? Bo będzie dużo jajek, będzie dużo mleka, to nie będzie dużo, bo mleko jest tak jak jest, nie? Ale będzie dużo jajek, będzie wełna trochę szła, no to myślę nam powinno oddać, no i też ten cukier, nie? Sery bardzo fajnie oddają, nie? Też mąka nawet jest spoko, więc to widzę, tak wszystko się zbiera do kupy, żeby nam się fajnie działało, nie? Także to takie trochę, no wiecie, sporo na tym się będzie kasa zarabiać, nie? No, więc słuchajcie, no ogólnie rozrzutnik teraz jest nasz który rozrzutnik, Krzychu? To będzie nasz chyba trzeci rozrzutnik, nie? Trzeci? No, wcześniej co było? Co za rozrzutnik wcześniej? Sodimak. A, tak. Sodimak był. No tak, to jest trzeci rozrzutnik, bo wcześniej miałem taki inny, nie? Do 60 taki był, taki stary, więc Sodimak był dużym przeskokiem, a teraz Anna Burger myślę, że stanie za nim nadpowiedzieć też na długo, nie? Tym rocznikiem można wapno rozsypywać? Żartujesz. Krzysztof, sprawdź w katalogu. Jeżeli tak, to mamy double wina. Sprawdź w katalogu. Weź zobacz. W warsztacie kliknij tam, czy jest wapno. Obornik, jakaś biała sól. Coś tu jest białego. Biała sól? Poczekaj, zaraz zobacz na białą sól. Gdzie to mamy? Prasy, nie. No jest do wapna, Krzychu. No to elegancko. Bartek teraz sprawdza odcineczek na YouTube'ka, więc może po odcineczek już, jak będę kończył lighta najwyżej, nie?
A widzę, że sporo osób, więc dzisiaj bardzo możliwe, że przedłużymy trochę sobie streamka, nie? Nie wiem, tam krzyku ty uważasz, ale ja trochę tutaj też pewnie pogarnę sobie tych prac takich poza odcinkiem na lajcie, nie? Więc jak tam musisz spadać, powiedzmy, bo powoli to mogę ci ludziska do 22 godziny, a zwykle wtedy kończę streama. Ale ten. Widzę, że jest fajnie osób dzisiaj, więc można by coś tam poddziubać trochę bardziej, nie? No to sobie sam posiedzisz wtedy. No spoko, nie? To pogarnę sobie w takim razie, wiesz, po boardingu ja tutaj sobie i ten, i będzie gito, nie? O, sobie tak zajdziemy. Nie, szorka brama fajnie tutaj oddaje, naprawdę spoczko. W ogóle już nie wiem, Krzyku, czy widziałeś, ale dzisiaj 27 października, jak to nagrywamy, wyszedł oficjalnie wóz na ModHuba, więc fajnie. To? Jest Old Wooden Trailer. Krzyku, ty się zamienić już? Ja na sobie porobił trochę na antypolu, a ty byś tutaj sobie, wiesz... Można. Powoził. Dobra. Więc idziemy za Krzycha na pole, troszkę podziałać. To jak to w ogóle wygląda sprawa z naszymi krówkami? Czy one już są dojrzałe, czy nie? A ty wozisz to na te duże pole, 28, 29, 31, nie? Już tam tak skończyłem, to po prostu dawaj tam gdzieś średnisko wszędzie kosić, lecieć trzeba, nie? Okej. Dobra, zapisuję się, poczekajcie. Wszędzie mamy full krówki. Aha, okej. Wszędzie są full krówki już, no to spoko, nie? Ty działaś na GPS-ie? Tak. Okej, to też będę tak robić. Myślę, że tylko sobie poprawimy widoczność. O, tak damy, a tu damy sobie. O tak. Szkoda, że można zawsze zapisywać sobie ustawień kamery dla zewnętrznej i wewnętrznej. Tylko jest na wszystkie tak samo w farmingu to działanie, więc trochę też słabo. Okej. Znaczy ja chciałem, żebyś robił talerzówkę, a nie agregatem, ale okej, może być tak. Teraz zauważyłem, że jestem agregatem, a nie talerzówką, no ale może być, nie? No. No, więc gdzieś tam sobie tak widzicie, tutaj to powolutku coś tam działamy. O, tą krzywą klina wcześniej zrobił, więc fajnie. I po troszeczku to do przodu leci. Wiem, że to jest taki duży sprzęt tam taki, na taki mały agregat i pasował trochę większy, ale to wiecie, gdzieś tam ten. Na razie niechaj się tak to będzie, jak to jest. Tu też kukurudza jest fajnie, więc będziemy robić też fajną akcję kiszonka. Na pewno coś się może fajnego też udać. W ogóle, Krzychu, bo teraz weszła akcja kiszonka na odcinek na YouTubie, nie? No. A my już mamy powoli tak, że jesteśmy w czasie żni, więc niedługo chyba dogonimy. Ludzie będą sezon do tyłu, nie? Czaisz? Wiecie, ja teraz bliska nagrywam to się na zapas, nie? Więc dajcie znać, kiedy oglądacie ten odcinek, ale jest dzisiaj 27 października, jak nagrywamy, więc bardzo możliwe, że jesteście dzisiaj w połowie listopada. Ale to dobrze, bo macie daily, częściej są odcinki, a co za tym idzie, kanał się szybciej fajnie rozwija, po te 50k dobijamy. No i też co za tym idzie, ja mam przede wszystkim czas na robienie mapek, nie? Bo jeżeli ja mam czystą, że tak powiem, spokojną głowę, że mam odcinków nagranych na dużo, no to ja wtedy mogę zrobić mapę, nie? I to dla mnie jest mega ułatwienie. Bo dzięki temu nie muszę się stresować, że oj, co zaraz odcinek nagrać, zaraz coś tam. Tylko wiecie, mam odcinków na 2 tygodnie, 2 tygodnie mapki, nie? Ale tak sobie gramy na live'ach codziennie od poniedziałku do piątku, oczywiście, nie pamiętać o tym, od 17 do 22. No to podczas takiego jednego streamka z jeden odcinek, z dwa, sami trzy albo i pięć się nagra, nie? Więc wiecie. A 5 odcinków jakby nie było, to już jest 10 dni, nie? Więc spoczko, bo jeszcze oczywiście co drugi dzień wlatują sprawdzanie mapek. Jeżeli tam się mapki skończą, to wiadomo, że będą wlatywać odcinki z kolonii, co nie? A też w sumie za niedługo pewnie nowa seria wlatuje, także też tam trochę się dzieje, nie? Ty Krzysiek, jakbym cię tak prosił, jakbyś na przykład wjechał. A bo no, w sumie, a no dobra, to gardę po odcinku te opryski tej sojki, nie? Bo szkoda takich chwastów. No no, bo tam jest ten, widziałem. No jest ten chwaścik tutaj. Nie wiem skąd to się wzięło, kurde, odbiło tak nie wiadomo skąd. Dziwnie się gra na tym panelu teraz. Jak musisz go ręcznie odpalać. A ty nie musisz go odpalać ręcznie, nie? No nie, ale fajnie się gra tak. Fajnie, nie? Fajna sprawa. No, no więc w pełne wsparcie właśnie ma ten nasz klas tego Interactive Control z ModHubika. No i co, jak to, no fajna sprawa. Znaczy ja tam tym się nie pobawię za bardzo, bo wiecie, jak mam Tobiego ustawionego teraz, to wiecie, no zobaczcie, ja sobie to działam tak i w ogóle spoczko, ale problem jest taki, że jeżeli ja chcę coś włączyć, powiedzmy, no to już mam problem, no bo muszę wszystko głową sterować, nie? Fajnie, na przykład była taka opcja jak w Katyn Kropsie, że normalnie Tobi sobie działa i macie taką opcję pod altem, że będzie się pojawiała po prostu myszka, nie? I myszką sobie możecie kliknąć. To było fajniejsze imo, nie? Żebym się pokazywała myszka. Że wiecie, fryzuję wam kamerę i myszką sobie klikacie. To byłoby spoko, nie? Przynajmniej w moim przypadku. A teraz tak tego nie mam, no i słabo trochę, nie? Bo tracę dużo kontentu właśnie z...
z klasa, nie? Po prostu. Aha, teraz czekajcie, muszę sobie cofnąć się, bo on to nie jest równo, a on właśnie tak ma równo złapane idealnie. Przez co wiadomo, wierzę więcej, no ale... O, spoczko, ile on w ogóle ma ustawione? 4,5 metra masz na krzyżu, bo krzyżu ustawione, czaisz? No ale dobrze brało, nie było dobrze, dobrze. Czyli, patrzcie, mam 4 metrowe, ale w sumie bierze 4,5 metra, nie? Czyli tak ktoś tam szerokość roboczo się może nie do końca po tej skalibrował, ale okej, okay, nam pasuje, nie? Pół metra zawsze więcej. Tak, jak ktoś to jest 27 października, 21.54, a nie 25. Czasu lokalnego, tak jest, tak jest. No, więc koniecznie mówię, dajcie znać, co się dzieje o tym klasie, czy on będzie spoko, czy jest spoko, bo tam Krzychu miałeś lagi już w tym wcześniej, nie? Jakieś lekutkie. No. A teraz masz dalej? No, teraz mam ten, minus 20 FPS-ów na gospie. A na gospie wiadomo, ale ogólnie tak chodzi, nie? To nie wiem, chyba już nie. Okej. Okay. Czarek As, dzięki za follow. Bardzo miło, tak akurat followował Czarek na Twitchu. Okej. Okay. Tak, no już jest napisane, dokładnie. Poprawione. Nie wiem, w sumie, może dzisiaj to pole, tylko też w sumie bym opierdzielił. W sumie teraz fajnie właśnie mamy, bo niby mamy coraz większe pola, ale coraz większe maszyny, więc możemy na przykład jakieś prace już dokończyć na odcinku. Zobaczyć, że tam to jedno z naszych większych pól. Ogarnęliśmy sobie obornikiem, a teraz tu jeszcze sobie elegancko dokończę pewnie to poletko. No i też fajnie, nie? Także git. No i teraz w sumie Krzychu, masz jakiś pomysł, skąd my w ogóle weźmiemy teraz jakąś kasę? Kasę na co? No na nasze te wszystkie, wiesz, te wydatki, nie? Sprzedaży, nie? No w sumie jeszcze mamy rzepak. Ty, a może zrobimy tak, że sprzedamy wszystkie zboża, powiedzmy, wcześniej, trochę po niższej cenie, wiadomo. Jednak, nie takiej najlepszej, ale no taki na przykład rzepak, który mamy 3000 litrów. O, w ogóle wrócimy sobie na litrę coś, nie? Jest po 1400 no. W listopadzie, a my już go mamy po 1000 na osadzie. I to byłby spoko w sumie pomysł sprzedać go teraz, bo jak wam mówiłem, chcemy robić takie coś, że tylko powyżej 50 ton sprzedawać na pociągu, nie? Więc w sumie teraz Krzychu by to oddał, jakbyśmy nam rzepak sprzedali, nie? No. Byśmy mieli ponad 60 tysięcy w sumie na ten moment, ale jeszcze poczekamy, nie? Na razie jeszcze mamy 53 tysiące, więc nie źle, powiedzmy, tam sobie jeszcze damy radę, nie? Przynic trochę jest, ale to nas zostaje, wiadomo. Pójdzie sobie kiszonka jeszcze. No tak, boję się o te 200 tysięcy, czy zdążymy zarobić, nie? No. Jest, kurde, słabo, bo jeszcze mamy w sumie miód, nie? Zawsze. Ale on też nie jest teraz na sprzedaż, tylko gdzieś tam potem dopiero. No ale to zawsze można tam wywieźć, nie? Czy tam też jakieś rzeczy mamy, powiedzmy, z ogródka, z wozu, czy te ogórki kolejne, które są. No wiecie, jak to jest, nie? Cały czas coś tam można sobie wywieźć. Więc no. Po trochu do przodu. Tak właśnie kminiemy, czy na przykład w tej szklarni kolejne sobie nie zostawić, czy te dwie będą w sumie akuratne. Ty, a my Krzychu w kolejnym stronie pierwszy będziemy szli w te panele słoneczne znowu, nie? No. Bo i sobie na chałupie ustawimy. No i ten garaż planujemy też zrobić, nie? Więc to też zawsze będzie jakiś dodatkowy dochód dla nas szedł, nie? Z tych paneli. No tak. Ale co jak co? Wam powiem szczerze, ta obora co była, fajna to była sprawa z tymi panelami, bo duży dochód z tego był, wiecie? Bardzo dużo te panele dawały kasy i przez to mogliśmy sobie naprawdę nieźle dorobić. A teraz bez tych paneli troszkę już tam lekutko brakuje, nie? Tej kaski, więc tak... Nie no, Krzysiek elegancko z klasą sobie jeździ. Fajnie, kurczę. A ja muszę jechać tam na 90 przez ciebie, bo tylko tam chyba zostało. Tak? No. Co ty gadasz? No a gdzie jeszcze? Na same te zbożówki robić, a 53 i tak dalej? 53? No, tam za młynem. No, ale robiłeś koło tego Pawła, tam widziałem. Ale tam nie wszystko, ja tam tylko zacząłem. Pożyczek tak tego zrobiłem, mi zabrakło, wiesz? Bo testowaliśmy sobie ogólnie bliska ten zestaw, nie? Więc tam koło jumperka możesz sobie pechać, nie? Aha. No nie tak, że pleśny, po prostu było nam nie w smak, że tak powiem, używać tamtej obórki, więc tak troszkę roleplayowo żeśmy zagrali tutaj. No i postanowiliśmy, że ten, że spalimy to dziadostwo, ale oczywiście, no wiecie, to roleplay był, nie? Więc to wszystko oczywiście po to, żeby nam to fajnie pasowało. No i teraz mamy faktycznie gospa, na którym damy radę takim maszynę mieć. A pamiętacie, jak to było, jak my kupiliśmy New Hollanda, ja chciałem kupić jakiś duży ciągnik, duży gabaryt, ale nie było gdzie nie wykręcać, no i mówię, kurczę, no słabo tak troszkę. Taki duży ciągnik, a gospa tak ciasny, więc teraz nam się gospa fajnie otworzyło i jest okej, okay, nie?
Jan w ogóle myślę, że troszkę też może zrobić inny na to gospo, lekko też je trochę przebudować, ale tak lekutko, coś bardziej dostawić z tego, bo na środku mamy te drzewa. Wiecie, ja tak grzebę się, gdybyś pomysłowca, oczywiście. Ja właśnie myślałem o tym, czy na przykład nie zrobić, by sobie tam tych drzew wyciąć, coś tam jeszcze innego ogarnąć, nie? Tylko pytanie co? Cały czas o tym myślę, co by tam można było zrobić, nie? To też jest takie, no wiecie, no szukam, cały czas czegoś szukam, co tam mogłoby być, nie? Ale zawsze to jest taki problem, no bo co, nie? Otwarta przestrzeń też będzie git, nie? Ale tak też może być trochę też pustawa lekutko i tak, no szukam jakiegoś dobrego, odpowiedniej rzeczy, nie? Co by tam mogło się znajdować, ale jeszcze nie wiem, nie? W każdym razie, co wiem na pewno, to to, że kończymy ten odcinek. Ja to sobie elegancko zrobiłem, dokończyłem po Krzyśku pracę, więc teraz wracam na gospo. Niedługo kiszonka będzie na sel, więc też fajnie, 200 koła litrów tam jest, także fajnie. Dobra, póki co chyba i tak będziemy dużo tutaj działać z obornikiem, także ja sobie na razie odstawię podwiatkę, o masz, odstawię podwiatkę sobie sprzęcik i odcinek zakończymy. Pojedziemy jeszcze tam do Krzyśka zobaczyć, jak on tam sobie działa elegancko. Koło jumpera też, nie? Tak. Dobra, to idę do ciebie. No tym mniejszym tam, nie? Dobra. Znaczy w sumie tu jest pole jumpera, a tu jest za młynem, nie? Ale no tak sobie mówimy, nie? Więc okej. Bardzo było miło, ludzka, was widzieć na tym odcinku. Mam nadzieję, że polecicie na kolejny z naszej niesamowitej serii Podwórko Kolonisty oczywiście. Więc wpadajcie na kanał do Krzycha, wpadajcie na Twitcha do mnie i bawcie się i grajcie w tego farminga, bo to fajna gierka jest, kurczę. No. Dzięki, na razie, trzymajcie się, do kolejnych, no i cześć, pozdro, pa pa. Siemano.